Uciekaj! Witajcie z powrotem przy Zagrajmy Wy, Diablo 2, Pan Zniszczenia. Dzisiaj spróbujemy ukończyć pierwszy rozdział. Zostało nam tylko jeszcze jedno zadanie. Musielibyśmy pogadać z Deckardem Cainem, żeby dowiedzieć się, co mamy zrobić, ale Marleon już przez pomyłkę do niego zagadał, więc możemy go wysłuchać tutaj. To oczywiste, że naszym wrogiem jest demoniczna królowa Andariel, która przeciągnęła członkinie zakonu na złą stronę i zbezcześciła ich klasztor. To nie wróży nam nic dobrego. W starych pismach Chora Drimów jest napisane, że Andariel i inne pomniejsze demony pokonały Diablo, Mefista i Baala, a potem wygnały ich z piekła, skazując na banicję w świecie śmiertelników. Zanim zamknięto ich w kamieniach dusz, trzej diabelscy bracia wyrządzili ludziom wiele złego. Obecność Andariel może oznaczać, że siły nieczyste znowu sprzymierzyły się z Diablo i jego braćmi. Jeśli to prawda, to grozi nam wielkie niebezpieczeństwo. Musisz się zgładzić, zanim zło opanuje klasztor na stałe i na zawsze zagrodzi drogę na wschód. To co zostało jeszcze do opanowania w tym klasztorze? W każdym razie tutaj w tym obrazku widzimy, jak wygląda Andariel. Przynajmniej tak prowizorycznie. Siostry rzezi. Znajdź kryjówkę Andariel w katakumbach klasztoru. Zobaczmy jeszcze, co pozostali mają do powiedzenia na ten temat. Odeślij Andariel z powrotem tam, skąd przyszła. Do piekła. Zabawne jest to, że każdy tutaj inaczej wypowiada Andariel. 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 Nie mam nic do Bariba. Choć jak dla mnie, czasami jest zbyt poważny. Nie rozmawiałam z nim za dużo. Nie lubię Warifa, ale rozmawiałam z nim wcale nie tak dużo, więc chyba nie wiem. Warif, dlaczego nie mogę do ciebie zagadać? Tak? Dziwne to. Znaki na mapie mówią, że najkrótsza droga między dwoma punktami prowadzi po linii prostej. Nasz szlak na wschód to linia, która przecina klasztor, twierdzę Andariel. I teraz będziemy musieli chodzić w podziemia tego klasztoru, co? No, dlatego skorzystajmy z teleportu, ale najpierw mógłbyś skoczyć do Akary, patrząc na twój pasek zdrowia. Gdyż ma w tym jakiś nikczemny cel. A jedyne przejście w tamte strony stanowi brama klasztoru. Dlatego to pan grozy wezwał Andariel, żeby zatrzymała ewentualny pościg. W ten sposób królowa demonów chce sobie zjednać przychylność Diablo. Pomniejsze demony zawsze próbują sięgnąć po władzę w swojej hierarchii. Czyli tak jak ludzie, to demony nie są aż tak bardzo różne od demonów. No pójdę do Akary teraz się uleczyć. I jest jeszcze jedna postać, z którą w ogóle nie pogadaliśmy. Może by się opłacało, skoro i tak niedługo w następnym odcinku byśmy opuszczali to miejsce. Prawdopodobnie. Twoje czyny wielce nam pomogły. Ale wyczuwam, że to tylko wzmogło wściekłość, Andariel. Ta diablica nie spocznie, dopóki wszystkich nas nie pozabija. Musisz ją zgładzić, zanim jej armia zdąży odnieść zwycięstwo. All righty then. To jeszcze tylko sobie kupię coś u niej. Handelik. Jeszcze trochę mikstur by się przydało, szczerze mówiąc. Domyślam się. Biorąc pod uwagę, jak to wyglądało w poprzednim odcinku. Hech, już nie było. No, przekonamy się. Pieniążki chyba zostawię teraz u siebie w skrzynce, żebym nie musiał ich zawsze podnosić podczas umierania. Dobry plan. Możesz skorzystać z mojego teleportu. W porządku. Ciebie wezmę tu i ciebie też. I teraz ciebie tu i ciebie tu, no. Tylko jeszcze pogadam z tym sprzedawcą tutaj, grubym. Spoko. Git. Tak?
Witaj, partnerze. Jestem Kit i od razu mogę ci powiedzieć, że w tym przeklętym miejscu nie znajdziesz lepszego przyjaciela ode mnie. Jeśli masz jakąś niepotrzebną broń, trochę złota albo jakiś kamień szlachetny, to w zamian dostaniesz ode mnie wyposażenie, jakiego będziesz potrzebować w czasie swoich wypraw. No, nie ma się co zastanawiać. Wszystko, co sprzedaję, jest przedniej jakości. A w dodatku dostajesz dwudniową gwarancję. Dwudniowa gwarancja? No nie wierzę. Masz coś do powiedzenia? Ten staruch Kane ma bardziej pomieszane we łbie niż mokry piżmak. Podobno przeżył masakrę w Tristram. Na twoim miejscu nie wierzyłbym w ani jedno jego słowo. Gruby handlarz oczywiście jest bardziej godny zaufania niż Kane. Udało ci się już spotkać królową demonów? Słyszałem, że jest całkiem niezła. Ja bym Kane'owi nie ufał. Zwłaszcza jeśli chodzi o zadawanie innym cierpień. Humorek widzę, że się trzyma. No i u niego możemy kupować w sumie wszystko, co drogie. U niego możemy robić coś takiego jak hazard. Też tutaj. Ale to jest zabawne. No dobra, więc chyba czas teraz wrócić do klasztoru i w końcu zagłębić się w jego części. No i jesteśmy teraz w więzieniu znowu. Jeśli była tu obecna magia, to już od dawna... Czy nie znowu jesteśmy tu po raz pierwszy? Ach, rzeczywiście, no tak. Wcześniej tam widzieliśmy tylko wejście. Teraz właśnie schodzimy niżej. Tam na górze jest teleport ogólnie, ten taki, wiesz... Pamiętam. Znaczy taki, który można aktywować, ten punkt nawigacyjny. Mhm. To... Najwyżej ty będziesz go miał pominiętego. Nieważne. No teraz szukamy. Chyba teraz będziemy szukać wyjścia. Może. O kurde, no ja pierdzielę. Już na początku odcinka śmierć. Dobry porządek. Zawsze się pakujesz w kłopoty, co? Lubię. Ja nie szukam kłopotów, one zawsze mnie znajdują. To była ostatnia śmierć w tym odcinku. Obiecuję. Za chwilę będzie Eleanor Van Damme zabijać upiór. Biegniemy po prostu? No, jak jest ich tak dużo, można ich olać. Staraj się nie pakować do pomieszczeń bez wyjścia. Okej. Okay. No, z nimi możemy powalczyć chyba. Oni sprawiali ostatnio takie kłopoty dość duże. Na razie to jakoś wyszło. Tylu minibossów zostają. Ostatnia śmierć. Jak nie można przejść, to nie moja wina. Nie wierzę. Dam ostatnią śmierć. Pomoc by się nie przydała, wiesz? Dobrze. Ja mam na razie trochę własnych problemów. Nie widzę ich, więc nie mogę ocenić. Ten duch, co cię zabił na początku, to ewentualny mój problem. Haha! Genialne! Są przejście niżej. Ciekawe, jak mi pokonamy Andarię. No jest prosta w miarę. No tak, bo bossowie są tutaj o wiele łatwiejsi od tych zwykłych przeciwników, jak zauważyłem. Tym bardziej, gdy występują pojedynczo. Jeszcze sobie z nimi poradzę. Ostatnio. Nie mogę nieść nic więcej. Nie mogę nic więcej nieść. Dam zaraz.
Idę strzelać. Jak już podniesiesz wszystko, co będziesz mieć, czego potrzebujesz, no możesz uciekać do miasta. Właśnie tam jestem. Jesteś? To otworzę teleport swój. Żebym ja się mógł dostać do miasta. Pójdę sobie kupić kilka mikstur. Mogą się przydać. No, też tak myślę, że mogą być całkiem przydatne te mikstury. Ale pewny nie jestem. Ja jestem półpewny. No ile obrażeń? Ile obrażeń? Ach, to jest niebieski? A nie, przez chwilę tylko wyglądało tak. Go zawoziło. Wyjątkowa siła. No to może to... O, złote buty. A tu był jeszcze jeden! Złoty przedmiot, to jest coś solidnego. Zły przedmiot. Złote przedmioty to są najsilniejsze przedmioty. Takiego. Okej, okay, powiedz mi, co to za buty. 20 obrony. Plus 2 do skok, tylko dla barbarzyńcy. Procent wykradzionej many. To już bardziej przypomina tą kapliczkę. To są super buty. Diablo 1. Ja ich potrzebuję. Potrzebuję klucza. Przydadzą mi się te buty. Prawdopodobnie będę je nosił do końca gry. To potem ci w mieście na handlu pokażę, jak one... Z pewnością ci pasują. Atakować wspólnie to jest chyba ta najlepsza metoda. Znaczy ja sobie dawałem sam radę, też nie najgorzej. Dobra, tam nie idziemy, tam nie ma po co. Tych kolegów można tam zostawić. Okej. Okay. Dobra, tych kolegów też można by to było zrobić. Teraz mam wrażenie, że możesz mieć problemy nadążać za... Popatrz, jestem troszkę szybszy. Trochę durnie. Jak nie ma ich tak dużo, to też sobie radzę. Teraz szukamy wyjścia. Gdzie ona się może chować? Nie tu. Przeszukać wszyściutko. No i to jest właśnie... O, tam widzę wyjście. To jest właśnie ten urok patcha 1.14d, że naprawdę ten przedmiot wydropił naprawdę dość wcześnie w grze. No, na razie nie mamy tylko jednego na czarnym oczary. A proszę. Bo do więzienia poziom 1 znalazłem. Dobra, tu będzie śmiesznie. Teraz czas na bossa z katedry. Czyli w sumie byliśmy tam na dole tylko dla przedmiotów. No, żeby się tu dostać. Ach, to było teraz inne przejście. No, rzeczywiście. Myślałem, że to jest to z początku i się zdziwiłem, bo tak trochę podobnie wyglądało. Czekaj, czy to jest to, co ja myślę? O, my wiecie. To jest mocne. Chyba nie może zostać naprawiony. Kolega umarł. I mnie zabił przy okazji ostatnią falą. No, bo lodowi przeciwnicy jak giną, to właśnie tak się dzieje. Tu jest moje ciało. Nie rozpoznałem własnego ciała. Zbierz to, co ci... Ile masz siły w ogóle? Ile siły mam? No. 28. To podejdź tu na chwilę. Weź to. O, to jest ta ładna zbroja. 70. To się może... To się może bardzo przydać. No. Mam nadzieję. Dobra, no to pójdę na chwilę do miasta. Ta identyfikacja, coś sobie sprzedam. Kupię trochę rebeltów, bo widzę, że mi brakuje. No teraz trochę bardziej przeżyję, to mi się wydaje. Ładnie tu. Robili tutaj jakieś przyjemne rzeczy, jak widzę. Z pewnością. Tu już nie przejdziemy. Ale w boczek można by pójść. Roki z boki.
Rocky z boku, czuję się teraz bardziej bezpiecznie. To musimy tutaj zejść na dół. Gdzieś tu powinny być zejścia. Witam, to ja. O, tu jest jedno zejście. Geralt! Naprzód. No, do katakumb. Ciekawe, ile tu będzie poziomu. Chyba też 5, tak samo jak przy wieży było. Chyba. To miejsce. Ten prawie pewny, że 4. Szpiku kości. Prawie pewny. To znaczy, że nie całkiem pewny, czyli może jeszcze będę miał rację. Ach, okej, okay, to jest mój problem, że tutaj są bossowie dodatkowo. Boczni. I to na nich zawsze trafiam. I to oni mnie zabijają. No, mini bossowie naprawdę są tutaj bardzo... Tam to, co spotkaliśmy w katedrze, to był właśnie boss zwykły, czyli popiół z kości. W angielskiej wersji jego nazwa... Bonash. Bonash. Dobrze, że mamy... nie... Dobrze, że nie boner. Mamy śmiesznych przeciwników. No, takie piłki małe. Piłeczki. I ten przeciwnik, ci przeciwnicy się pojawiają. Trzeci. Och, zawsze to samo. No bo on wystrzeliwuje pioruny, kiedy obrywa. No, Zabija cię splamiony. Tak, splamił mi mój honor. Gdzie ja jestem? No tutaj. Na mapie zobaczyć tutaj. Ja jednak wróciłem do tej zwykłej mapy, bo ta minimapa jednak... Gdzie ty poszedłeś? Tu. No, tam. Zaiste to tam. La la la. Będę się starał nie umierać teraz. Podążaj za mną. W porządku. Ach tak, nie zabijać wszystkich, zapominam. Nie można takich pomniejszych nam... No nie. Dzień dobry. Do widzenia. Ale tu tajemniczo. A Daryl nieźle się skryła. $15 ktoś tam ukradł. Tak ja bym ich w ogóle nie trafiał przez te drzwi. Tak trochę. Tak jakby był odporny na ogień. O, święta kula wydropiła. Może być coś przydatnego dla ciebie. Sprawdźmy to. Niezidentyfikowane, bo cóż, nie mamy zwoju na razie. A, level up. Akurat w idealnym momencie przyszedł. Naprawdę nie będziesz mógł naprawić tej swojej bardzo mocno. Wydaje mi się, że do tego czasu znajdziesz sobie lepszą już. Też mam taką nadzieję. Ja bym tam nie wchodził, tam się wydaje dość nieprzyjemnie. Okej. A i tam nawet nic nie ma. Jednak gra taktyczna, trzeba wiedzieć, czy się warto narażać, czy nie. No, nie każdy potrafi. Nie. Przynajmniej nie w tej grze. No i wiesz, jak to było, kiedy ja zawsze wszystko próbowałem zbadać? Jest za śmiercią. Nie. Co nie? No mówisz tych gości? Tak. Rzekłbym, że ich nienawidzę. Znienawidzony przeciwnik. Chwila, muszę obaczyć trochę na umiejętności. I atrybuty trochę rozdać. Na przykład w żywotność. Tam nie warto iść. Nie do którym wejścia. Trzeba iść chyba tędy. Nie, tutaj również nic nie ma. Ognista kula, to się może przydać. Ognista kula? Nowe zaklęcie w końcu. Przydałoby mi się jakiś zły identyfikacyjny. Może? Nie mam.
Zastanawiam się, żeby sobie nie kupić książki aplikacji. Nigdy tego nie robiłem. W sumie to może nie być aż taka zła inwestycja, jak się wydaje. No, można więcej przy sobie mieć i mniej miejsca zajmują. No proszę, no kula. Nabiegać do Kaina. Kula ognia to będzie dobre zaklęcie. Nie tutaj. Chyba pójdę do Akary i sobie wszystko w kulę ognia dam. Może jeszcze nie. Można to robić tylko raz? Tak, raz na rozgrywkę. Okej, no to trzeba będzie trochę to przemyśleć. Myśliwski łuk. To dobre? Niezbyt. Ale trzyma miejsce, ma trzy miejsca na kolejne. Całkiem nieźle. No, czuję się od razu bardziej potężny. I bogaty. Może już nie będę tak dużo umierał jak poprzednio. A, fajnie, tak wyglądają teleporty tutaj. No, w więzieniu jest w sumie taki sam. Idę do Kaina zobaczyć tą... To tylko na więzieniu na poziomie pierwszym i na czarnych moczarach nie znaleźliśmy teleportu. Nie, trochę to słabo, bo to daje zaklęcie, telekinezy. Ładunki do tego zaklęcia, że możesz z niego... Trochę badziewne to jest zaklęcie, więc sprzedam. Ogólnie możesz sobie przypisywać... Jak sobie klikniesz na tym właśnie tam umiejętność prawej, możesz nam wyświetlić się ta... No umiejętność się wyświetla i możesz F1, F2 sobie przypisywać je. I wtedy możesz się nimi, między nimi szybko przełączać. Mhm. F1, F2. Dzięki, nie wiedziałem o tym. To się przyda. I to wielce. To jest bardzo przydatne na paladynie, które się ciągle musi przełączać. Szkoda, że ci urywało teraz trochę. Mówiłem, że to jest istotne bardzo dla paladyna. Żeby się przełączać między do swoimi aurami. Rozumiem. O, dwóch naraz. Przydałby się jeszcze jeden level up. To nie wygląda zdrowo. No chodź tu, kartoflu. Jestem. Ale jak już mówiłem, to właśnie wygląda... Co? Tu tam nic nie ma. Okej. Tak wygląda nic. Myślisz, co miałem na myśli przez nic. Tak. Punkty doświadczenia. Wiecie, możliwe, że tam będzie wymagane. O nie, to wypędzenie. Nic nie fajnie. Postaraj się nie zginąć. Cześć. Ha. Na razie nie wygląda na to, żebyśmy musieli tam akurat iść. Tak, sporo ich tam. Ale sobie poradziliśmy. Atakujący. Jak na nas to coś cudownego. Masz na myśli jak na mnie? Nie no, jak na mnie też. Już nie gram aż tak dobrze. Dobra, tutaj zdecydowanie nic nie ma. Tylko jest miniboss kolejny, ale już mam dosyć minibossu. Okej, no to zobaczmy. To czwarty przeciwnik to miniboss. To co chciałem powiedzieć, jak mówiłem, to już akurat tutaj to trochę bardziej wygląda jak ta kapliczka, w której się ukrywał Diablo w pierwszej części, że zawsze schodziło się w dół i wszystko wygląda tak samo. No. Bardziej niż te jaskinie i tak dalej. Przegapiłem drzwi.
To światło, które się porusza w ciemności, to ty? Tak, nie, możliwe, że nie. Może, że to jest jakiś głód. Albo jakiś wypędzony. Dobra, tam nic nie ma, idziemy dzień. A to był ten wypędzony, tu, ten. No musimy, to jednak musimy przejść przez tamtych. Jak dobrze, że wielu wybiłem z nich. A ja nawet tam widzę tak, troszeczkę mi się przejścia ujawniło. Znaczy głównie mi chodziło o tego kolegę tutaj, ten minigłos. Że on jest niczym. Tak, że on jest zdecydowanie niczym. W sensie, że jest łatwy. No, na szczęście padł w miarę szybko, ja nawet widzę przejście gdzieś. No, przynajmniej się trochę polepszyłem w graniu teraz. Ustabilizowało się. Tędy. Tędy? Tak, definitywnie tędy. Here. Right there. I tu mówi, że jest przejście na dół. Czekaj, zadanie. Zabij Andariel. To jest dobre zadanie. Czekaj, mam jakieś leczenie? Nie. Nie całkiem. Powinno nam się w miarę udać. Przydałoby się zaklęcie. Lecznicze. Paladyn. Może któryś z nich będą mieli tutaj lecznicze zaklęcie. Znaczy się lecznicze coś. Miksturka. Champion Ghoul. Jest czempionem. We are the winner, we are champions. Może wybrasz miksturki z nich, które wypadają. We are the champions, ty. Podoba mi się, że przy tym, co ja robię, tutaj więcej przeciwników może obrywać. A co, ja to gorszy? Nie. Ale porównaj do tego, co wcześniej miałem. No. Nie mogę nieść nic więcej. No. Ciekawe, co się chowa za tymi groźnie wyglądającymi... Za tymi? Pomysł? Sprawdzę. Andariel. O, pamiętam te słupy, to jest niebezpieczne. O, nadchodzi! Piękna kobieta! Naprawdaj! Skurutem ją! Tędy nie przejdzie! Wątpię. O, fajnie, teraz nie trafię cały czas, no ja pierdzielę. Ona mnie goni! Może daj się przez nią złapać, to przynajmniej nie będzie się ruszała. Już nie mam żadnego leczenia. O, cześć. Miksturki. Ja nie mam many. O, miksturka many. Case in point. Potrzebuję many. No, jakoś to wyszło. No, poszła całkiem lepiej niż się spodziewałem. I dużo przedmiotów z niej wypadło. I tak wygląda jak demon umiera. Całkiem duże przedmioty. I to pomniejszy demon. Ej, patrz, co się teraz stanie. Patrz, zaraz, patrz teraz. Jeszcze trochę. A szkoda, trucizna przestała działać. Na jednym trucizna cię zabić nie może. O, szkoda. To byłoby takie zabawne. Wróć do Warifa i rusz z karawaną na wschód, czyli do rozdziału drugiego. Dobra, ja tutaj zrobię miejsce na rzecz, na razie, które z niej Trójząb Pozejdona. Ćwikowa zbroja. Kryształowy miecz. Zobaczmy, czy tu cokolwiek jest warte mojej uwagi. 5 do 10, 4 do 9. Dobra, ten jest lepszy. To jest dobre. I to też jest dobre.
No, czyli można sprzedać. Karawana jest gotowa. To mogę sprzedać, to mogę możemy sprzedać. Wyruszyć na wschód do Ludgolea. No właśnie, możemy ruszać teraz do Ludgolea, czyli do rozdziału drugiego. Jeszcze nie zdradzimy, co to za miejsce. Widzę, że zostawiłeś tutaj trochę przedmiotów. No, nie miałem już miejsca. Jeszcze miejsca nie miałem. No to zobaczmy, co pozostałe postaci ma jeszcze do powiedzenia. To wielkie zwycięstwo. Ale czeka nas jeszcze wiele bitew. Będę ci towarzyszył w podróży i wspomagał swoimi umiejętnościami. Pamiętaj, Diablo ciągle gdzieś tam jest. Widocznie szuka czegoś na pustyni. Obawiam się, że ten koszmar się nie skończy, dopóki nie dowiemy się, na czym mu tak bardzo zależy. No i Kane wam zaspoilerował, że idziemy na pustynię. No cóż. Ale Kane idzie z nami, czyli całkiem dobra sprawa. Ano. Śmierć Andariel oznacza odnowę naszego życia. Pogrążone jesteśmy w żałobie po stracie drogich sióstr, ale teraz przynajmniej możemy prowadzić normalne życie. Być może źle cię oceniłam. Twoje czyny są prawdziwie bohaterskie i znać w nich tchnienie szlachetnego ducha, który inspiruje nasz zakon od pokoleń. Żegnaj. Zabawne jest to, że Diablo spodziewał się, że ktoś za nim pójdzie. To raczej logiczne, że ktoś by za nim... Gdyby tylko udało nam się odkryć, w jaki sposób Andariel zdołała skalać nasze siostry, wówczas może mogłybyśmy wypędzać zło, które spowiło ich myśli. Gdyby tylko... Zostań na chwilę i... To wielkie zwycięstwo. Ale czeka nas jeszcze wiele bitw. On nie ma żadnych plotek? Nie, ma plotki. Dawno temu Archanioł Tyrael przekazał Bractwu Horadrim kamienie dusz. Dzięki nim udało się uwięzić Mroczną Trójcę. Teraz już wiem, że nawet te święte artefakty nie potrafiły powstrzymać potęgi Diablo. Mam nadzieję, że jego dwaj bracia są lepiej strzeżeni. Choć obawiam się najgorszego. No i mieliśmy po raz pierwszy raz teraz mowę o... Archaniołach. Tyrael, czy jak mu tam było. No i teaser, że może się coś stać z braćmi Diablo. Nareszcie w naszych sercach może zagościć radość. Mamy wobec ciebie dług, którego nie spłacimy do samej śmierci. Mam nadzieję, że z czasem uda nam się odbudować zakon. A wszystko dzięki tobie. Poplotkujmy sobie jeszcze trochę z... Choć Barif nie gości u nas zbyt długo, to jednak wyczuwam, że musiał wiele doświadczyć. Choć oboje zdajemy sobie sprawę, że całą okolicę opanowało zło, to jemu zależy tylko na tym, żeby doprowadzić swoją karawanę do portów handlowych na wschodzie. No, dla handlarza jest zawsze praca ważna. W końcu z tego żyje, halo? Dlaczego miałby się przejmować teraz tylko tym, że wy macie problemy? No cóż. Mogę w czymś pomóc? A on nie ma nic do powiedzenia. Hej, hej, będziemy świętować, jakby się miało zacząć drugie milenium. Drugie milenium, okej. Okay. Charcy to świetna dziewczyna, ale ani trochę nie zna się na handlowaniu. Wiem, że ma dobre intencje, ale przy tych cenach, jakie bierze za broń i zbroję, nigdy nie wyjdzie na swoje. Jak długo będę jej opowiadał o różnych przygodach, to nigdy nie zauważy, że ja brodzę w złocie po pas. Mówiłeś, że znalazłeś jakiś przedmiot, który mógłby mi się przydać? Już go sprzedałem, bo jednak ostatecznie nie przydał. Szkoda. A patrz, co ja znalazłem. Że to jest te buty śmieszne. Fajne. Też bym takie chciał kiedyś. No. Dobra, no to chyba jedziemy na wschód. Jeszcze tylko porozmawiam z Charcy. Pewnie teraz. A z Kasią gadałeś? Na wschód. Tak. Cieszę się, że cię poznałam. Mam nadzieję, że wrócisz, jeśli będziesz kiedyś czegoś potrzebować. Całkiem możliwe, że tu wrócę, Charcy. Całkiem możliwe. Nie pojmuję, dlaczego niektóre siostry zdecydowały się pójść za Andariel.
Większość z nich to były nasze najlepsze wojowniczki. A sprzedałbym jeszcze te kryształy może. Przynajmniej ten biały tu. I ten zielony. I ten czerwony. Czyli wszystkie. No. Zandario też wypalił szmaragd, taki już lepszy. Taki mniejszy. To zakończymy tu odcinek i w następny pójdziemy na następnego rozdziału? Czy jeszcze nie, w tym? Nie, sądzę, że zakończenie tego filmikiem i w ogóle wejście na pustynię będzie dobre. Okej, Warifie. Twoja obecność jest dla mnie zaszczytem. Karawana jest gotowa. Chodźmy na wschód. Podróżowaliśmy na wschód, przez góry i rozległe pustynie zniszczonych krain. Dni mijały, a mój towarzysz w końcu opowiedział mi o sobie, że był kiedyś wielkim wojownikiem i że dręczy go ponura tajemnica. Całą wieczność podróżowaliśmy przez jałowe pustkowia. Jak długo? Nie mam pojęcia. I zawsze gdzieś na horyzoncie ponury obłok podążał za nami. W końcu wędrówka zakończyła się. Przeszliśmy ostatnie wzniesienie. Przed nami był cel naszej wędrówki. Lud Golem, lśniący klejnot u stóp Wielkiego Morza. Tej ostatniej nocy rozbiliśmy obozowisko. Usnąłem po raz pierwszy od wielu tygodni. Może to zasługa ciepłego oddechu pustyni, albo szumu oceanu. Sny powróciły, ale z pewnością nie moje. Ujrzałem obraz wielkiego maga, Talrasha. Ty też tam byłeś, Tyrael. Pamiętam, że widziałem cię w moim śnie. Jego bracia ścigali wielkiego demona, Baala, pana zniszczenia, który swobodnie kroczył po świecie. Próbowali uwięzić go wewnątrz uświęconego kamienia. Ich próby nie powiodły się. Wtedy Talrasha z własnej woli ogłosił, że uwięzi demona w sobie. Tak powstałoby więzienie. Nakazał swym braciom, by zamknęli go w grobowcu. Tam, głęboko pod piaskami, przez całą wieczność zmagać się będzie z demonem. Teraz wiesz, czego szukam. Następnego ranka poszliśmy przez wzgórza w stronę Ludgole. Nie miałem wtedy pojęcia, jaka groza tam na mnie czeka.